ile ty już pieniędzy zainwestowałeś w piłkę nożną? O Jezu, nigdy nie liczyłem. Miałem do wyboru albo inwestować dalej w tym radio pieniędzmi z innych biznesów, co mogłoby doprowadzić do załamania się tamtych biznesów, bo i Wechta, i Mruzia chcieliśmy być w Lecha i mieliśmy środki na to, żeby mieliśmy się złożyć, ale już wymyśliłem sobie, że zasponsoruję Lecha i gdzieś tam będziemy na koszulkach. Jak miałem te 800 osób, to wszystko jest pięknie, jak wszystko idzie, nie? Więc dla nas spełnieniem marzeń, że tak powiem, jak Ronaldo przyjeżdża i funkcjonuje u nas. Samo euro to nas odbiło, nie? No Portugalczycy jednak zostawili nam trochę pieniędzy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest przedsiębiorca, człowiek, który zainwestował dużo pieniędzy w piłkę nożną, żyje piłką nożną i wiele robi dla piłki nożnej, Bartosz Rymplewicz. Dzień dobry. Witam. To zacznę od pieniędzy, bo to jest temat często tabu, ale w przypadku przedsiębiorców myślę, że niekoniecznie, bo dużo się o tych pieniądzach mówi. Ile ty już pieniędzy zainwestowałeś w piłkę nożną? O Jezu, nigdy nie liczyłem. Nigdy nie liczyłem, ale to są bardzo duże kwoty. Właśnie tak ci podpowiem, bo ja sobie przygotowywałem i tak patrzę sobie tak. Sponsor Lecha na koszulkach, Puchar Polski, turnieje RMS Cup, arena w arenie, turnieje dzieci, hotel, który też wiąże się z piłką nożną, klub, tutaj Opalenica, radio, teraz nowy projekt, Narodowy Instytut Szkolenia Piłkarza. Nie wiem, czy coś jeszcze zapomniałem, czegoś nie pominąłem, ale no tak licząc sobie na szybko, to jest naprawdę sporo milionów. No tak, tak. No jeszcze z takich większych wydatków to na pewno mieliśmy szkółkę. Szkółka piłkarska RMS. To tam też duże kwoty chodziły, ale efekt jest taki, że na przykład Czerwiński, Jakub Czerwiński czy Bartek Pawłowski do dzisiaj grają w Ekstraklasie, a to są nasi wychowankowie. Właśnie Bartek Pawłowski, miałem okazję z nim rozmawiać, też wspominaliśmy ten okres w Opalenicy. Taki nieoczywisty jego kierunek wtedy to był, ale tu swoją przygodę też miał. Tak, tak. A to nie jest tak, że ty mógłbyś w zasadzie w swoim życiu robić rzeczy przyjemniejsze, spokojniejsze, oprócz tego, że masz swoje jakby tutaj biznesy. Ta piłka nożna nie jest kosztem twojego spokojnego życia? No ale właśnie piłka nożna mi daje spokój. Nie ma fajniejszej rzeczy niż piłka nożna. Więc no nie za bardzo wiem, w co bym miał inwestować, gdzie pieniądze wydawać, jak nie na piłkę nożną. Bo to mi daje ogromną przyjemność. I tak naprawdę, gdybym te pieniądze zainwestował nie w piłkę, tylko w biznes, to na pewno przedsiębiorstwa, którymi się opiekowałem, były zupełnie w innym miejscu, na dużo wyższym poziomie. Pewnie bym miał kilka, o ile nie kilkanaście hoteli. Natomiast no, to nie jest moja pasja. Raczej to, że jestem przedsiębiorczy, pomaga mi w zgromadzeniu pieniędzy na piłkę. A same biznesy nie są biznesem dla samego siebie. A to jest trochę tak, jak w przypadku często dziennikarzy, że oni są niespełnionymi piłkarzami, dlatego szukają gdzieś tej pracy wokół piłki. Z tobą też jest podobnie? No, zdecydowanie tak. No to jak miałem naście lat, to człowiek zawsze marzył, żeby grać zawodowo w piłkę, natomiast zabrakło czy to talentu, czy trochę szczęścia. I no, całe życie grałem w promieniu Opalenica, najpierw na bramce do 30 chyba roku, 32 roku życia, potem poszedłem w pole, także jeszcze półtora roku temu kopałem w okręgówce. Długo w tobie siedzą biznesowe porażki? Masz tak, że rozpamiętujesz, gdzieś tam rozmyślasz nad tym, czy jesteś taką osobą, która zrobiła, zamknęła i idzie dalej? Zupełnie nie. Bo to w piłce nożnej i w sporcie też jest ważne, prawda? Tak, tak, to jest inaczej. Sport uczy pokory, sport uczy przeżywania porażek, ale krótko, tak? No to jeżeli całe życie grałem w piłkę nożną i co tydzień jest mecz, tak? No to tak naprawdę ta porażka bolała najwyżej jeden dzień, tak? Właściwie to można powiedzieć godziny, tak? To nawet nie jest jeden pełny dzień, tak? Czyli kilka godzin cię boli, mówisz, że
że coś jest nie tak, coś źle zrobiłeś. No ale tak naprawdę po dwóch, trzech, czterech godzinach dochodzi do wniosku, dobra, no to jutro popracuję nad tym elementem i idę do przodu i muszę to poprawić, żeby być lepszym, tak? Więc w biznesie jest bardzo podobnie. Czyli na zasadach poprawiam, 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 przegrywam, poprawiam, poprawiam, przegrywam, przegrywam, poprawiam, poprawiam. I tak, taki jest proces i w sporcie, i w biznesie. Bo ty bardzo odpowiedzialnie, prawdziwy mężczyzna, wziąłeś na swoje barki, mówisz, że to po części, znaczy nie po części, że to jest twoja wina, podjąłeś takie decyzje, troszeczkę działałeś na nos, że ten dział handlowy też nie zadziałał tak, jak to sobie wyobrażałeś, czy zakładaliście. Ale muszę dopytać, bo ten pomysł na radio, to był twój pomysł, ktoś cię do niego namówił, z kimś rozmawiałeś, dyskutowałeś, no bo nie zakładam, że w tych mediach obracałeś się na co dzień i wiedziałeś dokładnie, jak to funkcjonuje. Oprócz tego, że wziąłeś to na nos, no okej. Fajnie się to dzisiaj mówi, tak? I też to brzmi odpowiedzialnie, ale jak było tak na serio i naprawdę z tym projektem Zapinamy Pasy, mówimy o radio? No, powiem tak, ja od pewnego momentu, jak staliśmy się sponsorem Remes Puery Polski, szukałem jakiejś formuły, żeby to wypromować, żeby ta praca, którą my chcieliśmy zrobić dla polskiej piłki, żeby podnieść Puar Polski. Szukałem kontaktu z dziennikarzami, tak? Ponieważ bardzo dużo dziennikarzy, powiem tak w cudzysłowie, marudzili, a nie za bardzo chcieli promować pewne inicjatywy, które mi się wydawały bardzo dobre. I tak było przy Remes Puarze Polski, jeżeli chodzi o dzieci, bo ten turniej na początku był jakoś tak pomijany, mimo że brało w nich udział kilka tysięcy dzieciaków. I tak samo z Remes Puerem Polski. Więc ktoś mi podpowiedział, bodajże ktoś ze Sport 5, że bardzo dobrze by było zaangażować i spotkać się z reprezentacją polskich dziennikarzy. No i tak naprawdę od tego zaczęła się taka znajomość z dziennikarzami, z osobami, które są na pierwszej linii frontu z kibicami. I tam zaprzyjaźniłem się z kilkoma dziennikarzami. A to było dużo przed powstaniem radia? Dużo, dużo. No właśnie, tak, bo tak brzmi to, jakby to było bardzo wiele lat przed. Bardzo. Czyli taki pomysł to kiełkował bardzo długo, zanim on doszedł. I nie u mnie. I któryś dziennikarzy przyszedł, że jest taka nisza na rynku jak radio sportowe, ponieważ w Anglii to działa i żeby coś takiego można zrobić w Polsce. No i stwierdziłem, że to jest super pomysł, natomiast on się sam nie utrzyma, no trzeba opłacić i biurowiec, i studio, i dziennikarzy, i to musi być na zasadach reklamodawców. No i chyba za bardzo optymistycznie założyłem, że ci reklamodawcy tak w bardzo szybkim tempie do nas przyjdą. No i stanąłem przed dylematem po naprawdę kilku miesiącach funkcjonowania, że moje założenia mogły być błędne. No i miałem do wyboru albo inwestować dalej w ten radio pieniędzmi z innych biznesów, co mogłoby doprowadzić do załamania się tamtych biznesów, lub połknąć tą żabę i nie podejmować takiego ryzyka 50-50, tak? Że albo się uda, albo się nie uda. Podjąłem decyzję, że jednak to jest zbyt duże ryzyko prowadzić ten projekt ze względu na słaby dział handlowy, który dwu czy trzykrotnie próbowałem przeorganizować i wydawało się, że coś z tego będzie, ale efektów nie było żadnych. Obojętnie kto tam zasiadł na stanowisku szefa tego działu, i podjąłem decyzję, że jednak ryzyko jest niewspółmierne do zysków, które by się mogły no, ale pojawić. Uważasz, że na przykład, bo to było tuż przed mistrzostwami, te dwa miesiące, trzy, nie dałbyś rady? Tak mocno by to wpłynęło wtedy na te twoje inne firmy i funkcjonowanie? Tak, to nie była kwestia dwóch, trzech miesięcy, bo wyprodukowanie jakiegoś fajnego
kontentu, to nie był problem. Problem był w tym, że za to wszystko było trzeba zapłacić. A środki pochodziły z innych biznesów, tak? A też o to mi właśnie chodzi. Czy te dwa miesiące położyłyby twoje inne biznesy? Na przykład gdybyście poczekali do tych mistrzostw, nic by nie zmieniło. Czułeś, że to już jest granica, którą... Bo dział handlowy przynosił tylko koszty związane z zatrudnieniem handlowców i szefa, a nie przynosił żadnych pieniędzy, nie? Więc to tylko by pogłębiało kryzys finansowy i na tamten czas nie miało to najmniejszego sensu. Z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to my zrobiliśmy tam jeszcze jeden błąd. My poszliśmy za szeroko, w za dużo dyscyplin sportu. Z perspektywy czasu było trzeba się skupić na piłce nożnej tylko i wyłącznie i jeszcze w ograniczonym zakresie czasowym. No bo wiadomo, brakło jeszcze kwestii tam Twaro, który dopiero przyszedł później, w zasadzie nie przyszedł. No, przyszedł I sama aplikacja, tak? I ty w końcu, co zrobiłeś? Wykonałeś telefon, powiedziałeś, panowie, dziękuję, zamykamy? Jak to wyglądało? Tak, zdecydowanie skonsultowałem to z wszystkimi. To też trwało, że zapowiadałeś im, że za moment będzie się to zamykało, czy to było z dnia na dzień twoja informacja, panowie, dziękuję, musimy to zamknąć? No nie, przedyskutowałem, jeżeli chodzi o możliwości, jakie mamy, każdy się wypowiedział i z tych wszystkich wypowiedzi wynika, że nic nie zmieni, że my będziemy miesiąc czy dwa dłużej na rynku. Tak naprawdę, żeby to funkcjonowało, to by trzeba 2, 3, 4 lata wkładać pieniądze, wkładać co miesiąc. A nie widziałem możliwości w dziale handlowym. A mówię, to już były chyba 3 próby, więc w tym okresie bardzo mocno rynek się zmienił, nie było ludzi chętnych do pracy, nawet nie było możliwości skąd brać tych handlowców, tak? Mimo że mogli dostać samochód, komórkę i nawiązywać jakieś kontakty z przedsiębiorcami, którzy by się mogli u nas reklamować, nie widziałem tej możliwości, żeby ten dział handlowy odżył. Mhm. Bo to tak naprawdę o dział handlowy chodzi. Nie chodzi o dziennikarzy, nie chodzi o content, który był, bo content był dobry, dziennikarzy byli dobrzy, tak, więc to wszystko... Merytoryka działała. Natomiast pieniądze się nie zgadzają. A tak patrząc teraz oczywiście już z perspektywy czasu na tą całą sytuację, śledziłeś jeszcze później właśnie, bo jako takie teoretycznie oczywiście w cudzysłowie pocieszenie, weszło FM też się już, można powiedzieć, zamknęło. Znaczy, oni przyjęli zupełnie inną strategię, oni bardziej byli... Ale oni też bazowali na marce Weszło już sobie. Raz, że mieli łatwiej, a drugie, że przyjęli taką strategię obśmiewania wszystkiego dookoła, nie? No my bardziej chcieliśmy być tacy profesjonalni na zasadach, co się dzieje, jak można pomóc, jak można wspierać, nie obśmiać kogoś, że przegrał mecz i że się wywrócił na piłce, nie? To gdzieś te dwie redakcje zupełnie w różnych stronach szły, no ale prawda jest taka, że ani nasza, ani ich opcja nie była dobra, bo oby ani jednego, ani drugiego radnego. Oni przetrwali jednak dłużej, gdzieś tam mieli. Dłużej dokładali. Dłużej może dokładali, faktycznie. No ale wiadomo, to też się opiera na marce Krzyśka Stanowskiego. Tak. Ale tak patrząc właśnie, śledziłeś jeszcze te tematy związane właśnie z radiem, rozwojem internetu, kanałami YouTube. Mam na myśli, czy śledziłeś właśnie, co się dzieje teraz a propos tego, że się otworzyły meczyki, kanał sportowy, to radio też gdzieś tam jeszcze działało. Śledziłeś to właśnie i patrzyłeś, mówisz, kurczę, gdybym ja może poszedł jeszcze w tą stronę, miałeś jakieś takie swoje wnioski, czy po prostu odpuściłeś temat, zamknąłeś? Nie, zupełnie odpuściłem. Tak jak na początku się pytałeś, jak to się dzieje, czy długo się rozmyśla nad porażkami, to mówię, to są dni, nie? To trudno, trzeba posprzątać, trzeba popłacić wszystkim, wypłacić pensję, zamknąć temat i też tak się stało. Teraz nowy projekt. Tak. Instytut Szkolenia Piłkarza. Narodowy Instytut Szkolenia Piłkarza. Dopiero co się otworzył w grudniu, z początkiem grudnia. Był Michał Probierz na otwarciu. I może kilka słów o tym projekcie, bo to też jest dosyć ciekawe, że w Poznaniu ta jedna maszyna, która tak naprawdę
naszej Europie jest w nielicznych miejscach, znajduje się i w Opalenicy, ale też konkurencyjna znajduje się we Wronkach. I czy wy chcecie być jakąś konkurencją dla Lecha Poznań, jeżeli chodzi o kwestię, nie wiem, szkolenia, sprawdzania piłkarzy, testowania, bo tu już trochę rozmawialiśmy, ale fajnie jakbyś opowiedział trochę widzom w ogóle, czemu tutaj to powstało. Kolejny raz angażujesz swoje duże pieniądze, jak wiemy, w coś piłkarskiego. Znaczy powiem tak, tu nie ma żadnej konkurencji, ponieważ Lech Poznań ma swoje zaplecze we Wronkach stricte ukierunkowane na trening. Tak? Czyli on ma akademię piłkarską i on tą młodzież, która funkcjonuje we Wronkach, szkoli, rozwija i wprowadza do pierwszego zespołu. I to jest trening. Nasz sprzęt, a między innymi maszyna, to nie jest, znaczy symulator, to nie jest ten sam sprzęt, to jest inny sprzęt. On jest podobny, trochę inaczej działa, ale to nie jest ten sam sprzęt. To, co my mamy, ten nasz symulator, to jest pierwszy w Polsce, a Amika Wronki, przepraszam, a Lech Poznań we Wronkach, tak, ma swój Skizlab, który też jest jedyny w Polsce. Także tu nie ma ani tych samych maszyn, ani tej samej filozofii. Filozofia Lecha opiera się na klubie, jak każdego, czy to Legii, czy to Zagłębia Lublin i tak dalej, na swojej akademii, swoich piłkarzach, których szkolimy, wprowadzamy do pierwszego zespołu i sprzedajemy. I to jest zdrowy układ. U nas jest to zupełnie coś innego, bo my chcemy testować, nie szkolić, tylko testować w Narodowym Instytucie Szkolenia Piłkarzy wszystkich piłkarzy, którzy mają na to ochotę, którzy chcą być lepsi. Bo cała ideologia polega na tym, że ten piłkarz ma przyjechać do nas, przetestować się z 12 cech, to są cechy i motoryczne, i techniczne, dostać od nas receptę, co ma prostymi ćwiczeniami zrobić, żeby poprawić daną cechę i trenować sobie w domu, a następnie w klubie, w którym funkcjonuje i wrócić do nas na przykład za pół roku i zobaczyć, czy zrobił progres w każdej z tych cech. I dla nas nie jest istotne, czy to jest najlepszy zawodnik drużyny, czy najsłabszy, tylko po to to jest stworzone, żeby on siebie poprawiał. Po prostu siebie. A co za tym idzie, ten średni będzie jeszcze lepszy, tak? A ten lepszy będzie jeszcze lepszy, tak? Więc cała filozofia jest ukierunkowana pod poprawę indywidualnie zawodnika. W polskiej piłce jest problem taki, ja to obserwuję na podstawie i dzieci znajomych, i własnego syna, i drużyn, które obserwuję, jak przyjeżdżają na obozy, bardzo często, nie mówię, że zawsze, tak? Natomiast bardzo często te dzieci, ta młodzież, ona trenuje, ona się nie szkoli, tak? Czyli mamy grupę ludzi 20 osób i oni robią wszystko to samo, trener robi jedno ćwiczenie, oni dużo biegają, dużo zmian, dziesięciolatek trenuje tak jak Lech Poznań, który przyjedzie na obóz, tak? No ja wychodzę z założenia, że to trochę jak w szkole, tak? Czyli najpierw uczę literek, tak? Potem sylab, potem wyrazów, potem zdań, zdania proste, zdania złożone, tak? I tak dalej, i tak dalej. Potem są jakieś rozprawki, potem jest praca magisterska, tak? Jest to jakaś kontynuacja tych pierwszych literek. U nas bardzo często jest tak, że trener jest i od dzieci 10-letnich i trenuje jeszcze okręgówkę albo A klasę, tak? I bardzo często te ćwiczenia są podobne, mimo że to dziecko, tak, i ten dorosły są zupełnie dwie inne jednostki. Zupełnie w innym miejscu, tak? No i przez to my tutaj chcemy pokazać, czego oni, znaczy nawet nie czego nie umieją, co potrafią na danym poziomie i każda ta cecha ma sobie po prostu podnieść, bo ja wychodzę z założenia, że że piłka nożna to jest grom zespołową indywidualnych ludzi, tak? To zresztą najbardziej to widać na bramkarzu, tak? No nie? No bo można powiedzieć, że to drużyna, cały czas jak jakimiś trenerami rozmawiam takimi, którzy liznęli już tej wyższej piłki, tak? To oni cały czas mi mówią o jakimś roczniku, nie?
Ja naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, nie? Co oni mają w tej głowie, że oni mówią mi cały czas, o to jest super rocznik, a tamten, co to był za rocznik, nie? No, ja mówię, no co ma piernik do wiatraka, tak? No tam jest chemik, który albo poszedł do tej ekstraklasy, dostał się dla czegoś, tak? Albo się nie dostał, nie? Bo czegoś mu zabrakło. I dlaczego on się nie dostał, tak? No, co spowodowało, czego on nie potrafił, tak? A co powinien umieć, żeby się do tej ekstraklasy dostać, tak? Wiadomo, że ta piramida jest taka, że do tej ekstraklasy się dostaje bardzo, ale to bardzo, bardzo wąska grupa ludzi, no i to jest naturalne, tak? Bo jeszcze oprócz poprawiania swoich umiejętności trzeba mieć jakiś talent. Bardzo, bardzo często, a do tego jeszcze ten talent musi być poparty ogromną pracą, tak? Więc tych składowych jest kilka, jeszcze do tego oprócz pracy musi być głowa, musi być w głowie chęć bycia w drużynie, a nie być indywidualną jednostką, no bo jak się jest indywidualną jednostką, no to powinno się wybrać sport indywidualny, tak? Czyli biegi, tak? Czyli nie sport drużynowy, tylko sport indywidualny. Więc każdy jest inny z nas, z tych dzieci, z piłkarzy i powinien się realizować w tym sporcie, jeżeli mówimy o sportowcach, nie? W tym sporcie, do którego ma największe predyspozycje, tak? A powiedz mi, bo idea szczytna, oczywiście brzmi to świetnie. Może będzie okazja, to ja też przy okazji jeszcze kolejnych odwiedzin pokażę trochę instytut, bo umówiliśmy się, że będzie szansa, żeby to sprawdzić, przetestować, zobaczyć już jak to w praktyce funkcjonuje, więc może zrobimy oddzielny materiał. Ale idea szczytna, mierzycie parametry, sprawdzacie jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o zawodników, wskaźniki, super. Ale tak jak przy radiu, gdzie tu jest biznes? Znaczy, to jest tak policzone, żeby to się gdzieś bilansowało i troszkę musi zostawać, bo jak nie będzie zostawać, to kiedyś ktoś serce do tego straci i zamknie na cztery spusty. Drużyna przyjeżdża, no i ona nie przyjeżdża za darmo, tylko przyjeżdża, żeby zamortyzował się ten budynek, zamortyzowały się koszty sprzętu i trenerów, więc każda drużyna przyjeżdża, ma określoną kwotę do zapłacenia i przy pełnym obłożeniu obiektu, no to się powinno gdzieś tam zerować z moim plusem. Kogo zapraszacie, w kogo celujecie, jakie są wasze cele, te biznesowe? No biznesowe są takie, żeby było pełno, tak? Żeby codziennie przyjeżdżało kilka drużyn, tak? Bo taki test drużyny to są 2 godziny. Więc tak naprawdę moce przerobowe są. No mają przyjechać, przetestować się, doskonalić się w domu, no i do nas wracać. Jeżeli będą wracali, to znaczy, że robią jakieś postępy i tak czują tą piłkę jak my. Mówimy Narodowy Instytut, brzmi też narodowy, jako nasze dobro narodowe, ale ja rozumiem, że ktoś chciałby do ciebie przyjechać z drugiego końca Polski, ty też jakby masz swoją stawkę za to, żeby on się tam przebadał, on musi też z jakiegoś powodu tam przyjechać, prawda? Musisz tak. Go czymś zachęcić, więc tak zastanawiam się właśnie, co taka drużyna z drugiego końca Polski zyska, że tu przyjedzie do ciebie i będzie jeździła na przykład co pół roku się sprawdzać, testować. Znaczy, co zyska? No przede wszystkim... Czy celujecie tylko w okoliczne drużyny, czy w Wielkopolskę, czy tam Lubuskie, to co jest najbliżej? Narodowy Instytut powstał z myślą o całej Polsce i tak naprawdę już mieliśmy klientów z Radomia, tak, indywidualnych, bo to są też i drużyny i klienci indywidualni. Przyjeżdżają do nas klienci indywidualni, piłkarze, którzy mają 10-12 lat, rodzice przywożą po to, żeby ich przetestować. Tutaj macie tak rozwiniętą tą bazę tutaj technologicznie, że warto tu zajrzeć co pół roku, bo praktycznie nikt nie jest w stanie zaproponować tego, co wy proponujecie, jeżeli chodzi o pomiary, testy, wskaźniki, parametry dla piłkarza. Tak, to jest jedna rzecz, nie? Natomiast drugą rzecz, bo ja być może czuję, że ty mówisz o odległościach, bo on pojedzie 3 czy 4 godziny, no to jest baza hotelowa, jest baza hostelowa, tak? Czyli jak ktoś ma mniejsze środki finansowe, to też w Narodowym Instytucie szkolenia, można się przespać, można zrobić obóz, bo mamy 100 miejsc noclegowych w typu hostelowym, tak? Natomiast też jest to powiązane z hotelem Remes, czyli w 4-gwiazdkowym hotelu można się przespać, tak?
I dla każdego coś miłego. Że, znajdziecie że tak rozwiązanie powiem, dla każdego. Znajdzie się rozwiązanie dla każdego. I mówię, no mamy już osoby, które przyjechały z Radomia, nie? Także to nie jest tak, że odległość jest jakimkolwiek problemem. Jeżeli ktoś kocha piłkę i chce w tej piłce funkcjonować i chce się rozwijać, no to czy on wsiądzie w Radomiu w pociąg i sobie przyjedzie do Opalnicy, bo Narodowy Instytut ma do stacji kilometr? Także on może sobie wyjść na dworcu, sobie podejść, przetestować się i wrócić, jechać sobie z powrotem do domu. Opalnica jest bardzo dobrze skomunikowana, bo jest autostrada i jest PKP. Także można tu dojechać bardzo prosto z każdego miejsca w Polsce. Mhm. To jeszcze muszę dopytać o jedną kwestię a propos tutaj Narodowego Instytutu Szkolenia Piłkarza. Kto tobie podsunął ten pomysł, albo czy ty go wymyśliłeś i chciałeś coś takiego zrealizować? Podobnie jak z radiem właśnie. Chcę zapytać, jaka była idea powstania tego projektu? Idea i no, się trochę działo, muszę powiedzieć, bo początek takiego myślenia o centrum takiego globalnego dla PZPN-u nawet, to wyszło, jak przyjechała do nas reprezentacja, jeszcze jak prezesem był Boniek. Pan Boniek. I prezes wtedy na naszą prośbę, że mamy taki pomysł zorganizowania w Opalnicy centrum dla PZPN-u, czyli centrum szkolenia PZPN-u, on się bardzo ucieszył. Natomiast on mówi, że pół roku ma do wyborów i no nie będzie tak strategicznej decyzji podejmował, że zostawi to panu Koźmińskiemu czy panu Kuleszy, w zależności który wygra. No, jak wygrał pan Kulesza, my zwróciliśmy się z takim projektem, żeby coś może tu w Opalnicy zafunkcjonowało na zasadach Centrum Szkolenia PZPN-u. No, natomiast to jakoś tam no, przez rok dobrze to funkcjonowało, że może coś tam się uda zrobić z pożytkiem dla Centrum Opalnicy, tak, i z pożytkiem dla PZPN-u. Natomiast po roku gdzieś te priorytety się pewnie zmieniły bardziej na Otwock, na ośrodek bliżej Warszawy, który bardziej PZPN-owi pasował ze względu na bliskość lotniska, stadionu narodowego, komunikacji lotniczej, tak? Więc bardziej zostało to przekierowane na inne tory. No i powiedzieliśmy sobie, że jednak ten temat odpuszczamy, no bo priorytet idzie na Warszawę lub okolice Warszawy. No i wtedy ja podjąłem decyzję, no jeżeli nie wyszło mi ani z panem Bońkiem, ani z panem Kuleszą, tak, no to nie ma co się oglądać, tylko robić swoje i kocham tą piłkę i stwierdziłem, że dzień po tym, jak dostałem informację, że jednak nie będziemy nic wspólnie robić, no to zrobię to sam. No i tak naprawdę wzięliśmy i przez rok od czasu powiedzenia sobie, że robimy, tak, do czasu otwarcia, no minął rok i miesiąc chyba i zrobiliśmy ten Narodowy Instytut Szkolenia Piłkarza, więc taka jest geneza, że to powstało. Oczywiście PZPN też nam pomagał w postaci trenerów, trenera Dorny, który nam no też kilka rzeczy podpowiedział, jak to wygląda z punktu widzenia PZPN-u. Otrzymaliśmy patronat PZPN-u, więc to jest też tak, czujemy, że to też tak troszeczkę w strukturach, może nie w strukturach, ale tak macie przychylność taką. No, dokładnie, bardzo dobre słowo. Mamy przychylność. To, że nie udało nam się zrobić takiego centralnego ośrodka jako całości dla pierwszej drużyny, dla młodzieżowych, żeby mieli swój dom, to nie znaczy, że nie możemy tutaj robić czegoś dla polskiej piłki, czyli poprawiać jakość indywidualną piłkarzy. No wiadomo, PZPN-owi pasuje. Nie ich pieniądze włożone w ten projekt, więc dlaczego nie skorzystać z czyjegoś pomysłu, projektu, know-how,
Skąd wziąłeś? Z obserwacji. Tak naprawdę z obserwacji, mówię, dużo widziałem dzieci, młodzieży, ekstraklasy, reprezentacji, tak, bo i była reprezentacja polskiej, reprezentacja Portugalii. No z każdego coś, jakieś ziarenko, jakiś drobiazg wyciągnęliśmy. Pojechaliśmy też jeszcze w świat. Zwiedziliśmy Lipsk z ich zapleczem, zwiedziliśmy Benfica też z ich zapleczem, z ich myśleniem. No do tego doszły jakieś konsultacje takiego podobnego ośrodka w Stanach. No i to wszystko razem, dodając klocki, odciągając, dopasowując do polskiej mentalności, tak, realiów do też, no, realiów, zaimplementowaliśmy tutaj w Narodowym Instytucie Szkolenia. To brzmi super, to jest naprawdę imponujące i bardzo ciekawe, ale teraz trochę przejdę do trochę starszych czasów, wcześniejszych, żebyśmy trochę powspominali, ale też nawiążę do tego, co mówisz, bo to brzmi, ta idea twoja i ta praca dla piłki nożnej, robienie czegoś z pasji brzmi świetnie i ja mam wrażenie, że zawsze wielu kibiców mówi, że brakuje takich osób właśnie w naszej polskiej piłce. Ile brakowało do tego, żebyś wszedł w Lecha Poznań? Bo ja ostatnio czytałem książkę Maćka Henschela, w której była ta anegdota, ta historia, on tam opisał, że wraz z Mrozem Wechtą mieliście wejść w trójkę w Lecha w tych trudnych czasach dla nich. Ostatecznie chyba Wechta się z tego wymiksował. Później mieliście, twoja propozycja była, żeby dać po 3 miliony złotych razem 6, ale Mróz chyba też się ostatecznie nie zdecydował. I można powiedzieć, że trochę... Czy ta historia jest prawdziwa? To po pierwsze, ile brakowało do tego? Nie wiem, czy jest prawdziwa, bo z mojej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej, bo i Wechta, i Mróz, i ja chcieliśmy wejść w Lecha i mieliśmy środki na to, żeby mieliśmy się złożyć, ale jeszcze raz naprawdę nie wiem, czy po milionie, czy po dwa, czy po trzy, naprawdę już nie kojarzę kwot, bo ale w każdym razie w trójkę mieliśmy wejść w Lecha, ale to było na zasadach, że ja bardziej chciałem, byłem inicjatorem tego i się pytałem Wojtka Mroza, czy wejdziesz? On mówi, tak, wejdę. Czy do Wechty wejdziesz? No, tak, wejdę. Tak, także ja z mojej perspektywy to było tak, że my chcieliśmy wtedy wejść, dać środki i funkcjonować i być współwłaścicielami Lecha, każdy w 33%, ale oczywiście to było na zasadach jakiejś wstępnej deklaracji. I taką deklarację miał zarząd Lecha Poznań. Ale zarząd Lecha Poznań podjął decyzję, że jednak przekaże to w Amice Bronki, no zwał jak zwał, tak? No panu Rodkowskiemu bardziej chodziło o to, że oni mieli już know-how, tak? No już funkcjonowali w tej zawodowej piłce, tak? No ja to zupełnie nie miałem obrazu, znaczy zupełnie, no może inaczej. My byliśmy bardziej kibicami niż zarządcami piłki, tak? No oni podjęli decyzję, mówiąc, że Amica Bronki miała doświadczenie, tak? Czyli już wiedziała, jak to robić i przy kapitale Amiki Bronki wydawało się zarządowi, że to będzie lepsze rozwiązanie. Myślę, że jakbym był na ich miejscu, to też bym miał duży problem, tak? Z perspektywy czasu chyba dobrze się stało, że jednak przejęli to ludzie, którzy w tej piłce już siedzieli. Wiesz, bo to, co ty opowiadasz o piłce, o tym, jak mocno się angażujesz w futbol, ile dajesz od siebie, ile zainwestowałeś pieniędzy, które nie zawsze ci się zwracają, bo na piłce w Polsce trudno zarobić, nie jest to łatwy biznes. Wiele jest innych, na których można świetne pieniądze zarabiać, to można powiedzieć sobie, no takiego faceta brakuje, pasjonata, gościa, który włoży pieniądze w klub, będzie go rozwijał. I tak się zastanawiałem, mówię, czemu ty nigdy tak naprawdę nie poszedłeś w jakiś klub większy, który mógłby dać ci taką prestiż, markę, rozpoznawalność. Znaczy, i wreszcie zrealizowanie tych swoich największych może marzeń. Znaczy, powiem tak, ja mam trochę inną filozofię życiową, bo
Jak ja na przykład na stare czasy słyszałem, ile się płaci piłkarzom, no i ten budżet zbudować dla same wypłaty piłkarzy, no to powiem tak, to ciężko mi było, by było przejść do tego, do porządku dziennego, bo ja bym wolał połowę tej kwoty im wziąć, tak, i zainwestować w młodzież, tak. Natomiast ta młodzież by zafunkcjonowała za 80 lat, nie, bo to tak się dzieje, nie. Kibic jest spragniony wygrania meczu jutro, tak, nie, w sensie, jak gramy jutro mecz, no to mamy go wygrać, nie, on nie patrzy, że tam na boiskach kopie dziesięciolatek, który będzie w przyszłości strzelam Maradoną, czy Lewandowskim, czy kimś takim, bo go to zupełnie na chwilę obecną nie interesuje, on żyje tu i teraz, nie, więc moja filozofia zawsze opierała się na budowie czegoś od zera, tak, nie na zasadach, że już coś jest, to teraz dokładamy klocki, bo to już jest super i teraz wchodzimy jeszcze na wyższy poziom, tylko na zasadach, no, mam pomysł, no to teraz dobra, no to jak go możemy fajnie zrealizować i fajnie pobawić się budową, żeby to doszło do szczytu, nie? Także, no nie wiem, czy bym tak naprawdę się nadawał do takiego prezesa Lecha, tak? Czyli mam najlepszych piłkarzy, mam największy budżet w cudzysłowie i przegrałem mecz, nie? Czyli tak ogólnie nie masz tak, że żałujesz, że do tego nie doszło. Bardziej to była twoja kwestia serca jako kibica, że chciałeś wesprzeć, niż tego, że bardzo chciałeś po prostu mieć klub. No tak, tak, no czyli ja powiem, nawet w pewnym momencie to byłem szczęśliwy, że tego nie widzieliśmy, nie? Nie? Bo było mniej środków na rynku, biznesy słabiej szły, tak? Był kryzys gospodarczy, wszyscy patrzyliśmy, jak przeżyć, jak się ratować w ogóle, żeby mieć na chleb, tak? I w tamtym momencie wydawanie na piłkę nożną, a emocja była tak duża, że na pewno by te pieniądze poszły na Lecha Poznań, tak? No to może byśmy tu w ogóle nie rozmawiali, bo... No bo mnie nie było, nie? Też byś się zapisał na kartach historii znowu tych czarnych Lecha. No więc jest kilka osób, które tak popłynęło i właśnie gdzieś jest ta granica, którą tak jak w przypadku radia, tak, to można przekroczyć i można iść na całość, tak? I czasami się nawet udaje, tak? Natomiast jest jakiś bezpiecznik jeszcze w głowie, nie? Że no... To jest ta granica i każdy z nas tą granicę ma gdzie indziej, nie? No jeden w ogóle... nie zrobi kroku, a inny powie, maraton mu starczy, tak? Nie? A inny musi przebiec 10 maratonów, bo maraton to jest za mało. No każdy ten bezpiecznik ma zupełnie w innym miejscu. Ja mam w takim, że gdzieś fajnie walczyć na całego, no ale w pewnym momencie no, jeszcze musi być tego sens, nie? Zresztą bardzo, bo teraz to dopiero widać po latach, za starych czasów to było tak, że przyszedł bogaty inwestor, tak, i on wydawał pieniądze, tak, on nie zarabiał na piłce nożnej, bo tam wszyscy się żywili od tego jednego inwestora, tak, czyli trenerzy, zawodnicy, kierownicy, działacze, sędziowie, Bóg wie kto jeszcze, tak, czyli był bogaty inwestor, który przyszedł. No i Rutkowski bardzo ładnie mówił o tym na zasadach, że palą swoimi pieniędzmi w kominku, nie? Oczekiwanie społeczne w tamtych czasach było takie, że mają palić tymi pieniędzmi w kominku. Czyli na zasadach bierzemy piłkarzy, gramy, no nie udało się, trudno, wszystkich zwalniamy, bierzemy nowy, nie? Znowu nowy autobus, nie? Do klubu. Teraz jest bardziej tak, że to się trenera zwalnia bez tańszy, tak? Jednego trenera, no bo jak on ma kontrakt, nie trener, tylko zawodnik, na 4-5 lat, nie? No to jak go w ogóle zwolnić w tych czasach, tak? Trzeba mu później wypłacić resztę i jest... No, za 5 lat, tak? Nie? Ta świadomość jest zupełnie inna, każdy ma swojego prawnika, tak? Każdy zna swoje prawa. No i tak naprawdę ten klub na końcu się wydaje najmniej ważny, nie? Na przykład a propos Lecha, często Lech spotyka się z takimi zarzutami, że Rutkowscy, którzy przyszli do Lecha, patrzą na tabelki biznesowo czysto, żeby się wszystko zgadzało, a niekoniecznie na ten sukces piłkarski, na który czekają tak naprawdę kibice, którego oczekują kibice. Tam tabelka świeci się na zielono często, ale ten sukces, sam wiesz dobrze, jesteś kibicem, nie przychodzi za często i często w bólach przychodzi. No więc chyba
Niedawno miałem okazję z którymś z prezesów Lecha porozmawiać, nie będę zdradzał nazwisko z którym. No i mówi, że jedyną fajną rzeczą w Lechu to jest jak zdobędziesz mistrza Polski. No bo potem jak będziesz drugi, to źle, nie? Jak jakiś przegrasz mecz, to już to masz pożar, nie? Czyli znaczy to już ja sam od siebie dodaję. I on tylko to jedno zdanie powiedział, że wtedy jest spokój, nie? Jak zdobędziesz mistrza Polski. Przez jakiś czas. Sezon. Do przerwy. Do pierwszego meczu, tak. Nie? Czyli powiedzmy dwa miesiące, tak? A czasem nawet, nie? Do okienka transferowego, bo wtedy gdzie dokładnie. Są transfery? Dokładnie, nie? Także takie o spokoju to może jest w dobrym sezonie miesiąc, tak? A potem to jest ciągła walka, nie? No i tak to jest skonstruowane, nie? Że ktoś mówi, że Lech musi być pierwszy, w ogóle nie ma opcji, żeby on nie był pierwszy, że tam ktoś mówi drugi, nie? Że nie ma opcji. A prawda jest taka, że 16 klubów ma tak samo, czy 18, tak? No wszystkie chcą, nie? Wygrać następny mecz, być w czubie. No kiedyś to było przypisane do kilku, no teraz doszedł Śląsk, Jagiellonia, tak? Czyli w następnym sezonie może inny, no bo nikt takich drużyn nie obstawiał do mistrza Polski, a runda się skończyła i to są dwie ekipy, które w tym sezonie zszokowały Ekstraklasę czy Polskę, tak? Więc wszyscy chcą wygrać, nie? No i ten kibic myśli, że tylko on chce wygrać, a tak do końca nie jest, bo taki sam kibic siedzi w innej drużynie i mówi tak samo, nie? Że to jego drużyna jest najlepsza i jego ma wygrać, nie? Więc przez to jest fajne, bo jest takie bezkompromisowe, a z drugiej strony, no tak, czyli nakręca nas, bo chcemy być najlepsi, nie? Ale jest takie nierealne, bo nie można mieć 18 mistrzów Polski, nie? No może być tylko jeden, nie? No, wniosek słuszny i myślę, że celny. Ostatecznie ty mocno zaznaczyłeś się w tym naszym polskim futbolu. Mimo, że klubu nie miałeś, to jednak ta nazwa Remes się pojawiła. Chociażby Puchar Polski, no i koszulki Lecha. No i oczywiście jeszcze turnieje, które też były organizowane, więc to kolejne rzeczy, których się podjąłeś, żeby być w tym futbolu, ale też które ciebie kosztowały niemałe pieniądze, bo ty tam, patrząc na te informacje, to zapłaciłeś za 3 lata 3 miliony złotych za Puchar Polski. Nie wiem, czy to się zgadza, czy nie możesz zdementować. Nie wiem, jak było z koszulkami Lecha. Też było chyba około 3 milionów? Znaczy, powiem tak, to nie ma co w ogóle patrzeć na kwoty, bo tak naprawdę to były zupełnie inne kwoty kiedyś niż oczywiście, teraz. Milion złotych dzisiaj da, to... No, to się w ogóle nie da porównać. Gospodarka była zdecydowanie słabsza, tak? Chętnych nie było, tak, na sport. No umówmy się, że jak ja chciałem wejść na... wymyśliłem sobie, że zasponsoruję Lecha i gdzieś tam będziemy na koszulkach, nie? No to jak komuś opowiadałem, to każdy robił takie oczy, ale jak, gdzie, do tych bandytów, ale po co, nie? I tak dalej. To były takie czasy, ja mówię, no ale czemu do stracenia, no to co, ktoś mi do domu przyjedzie, nie? No takie było myślenie wtedy, nie? No bo to było naprawdę bardzo wiele, wiele lat temu, gdzie jeszcze no nie było takiej demokracji, jeszcze było na zasadach, że się samochody kradło, nie? Ktoś tam, no teraz jak zostawiam samochód do głowy, by mi nie przyszło, że ktoś mi samochód ukradnie, nie? Mimo, że mogłoby się zdarzyć, że mi ukradnie, nie? To wtedy to w tamtych czasach to człowiek wiedział, że prędzej czy później mu ukradną ten samochód, nie? To jest kwestia, żeby go ubezpieczyć i niech sobie stoi, no ktoś ukradnie. Inne narzędzia, nie? Inne zasoby mamy dokładnie, dzisiaj. Dokładnie, nie? Więc to zupełnie inaczej wyglądało. Mi to bardzo imponowało, tak, bo dla mnie taki piłkarz to był Pan Bóg, nie? To naprawdę to ja byłem niespełnionym piłkarzem, więc ja w to środowisko patrzyłem jako taki top topów, nie? No, natomiast gdyby tak naprawdę zależało mi tylko na jakimś takim sukcesie, no to byśmy grali w Ekstraklasie, w Opalnicy, te wszystkie pieniądze jakby zebrać do Opalnicy, no to by była Ekstraklasa w Opalnicy, tylko po co, nie? No co, no by przyszło by 1000 kibiców, tak? No to nie za bardzo widziałem sens, nie? Graliśmy sobie w trzeciej lidze, tak? I to był nasz pułap. No bo tam wysoko właśnie doszliście do trzeciej ligi w pewnym momencie, jeszcze tak, tak. Przed reorganizacją, to była trzecia liga. Tak, czyli tak jak na obecne czasy druga liga, tak? No. Nie? Graliśmy w 1/8 Pucharu Polski, tak? Czyli też bardzo wysoko zaszliśmy. Natomiast wtedy akurat przyszedł kryzys, nie? Światowy, nie? Bo to były te czasy, co przyszedł kryzys światowy i no, wszyscy ratowali się, sprzedając wszystko, co mieli, zastawiając wszystko, co mieli.
i tnąc koszty wszędzie, gdzie się dało. I tą piłkę też dosyć mocno tam obciachaliśmy, że tak powiem, dosyć mocno. Także tego się zupełnie nie da porównać, a prawda jest taka, że człowiek na tyle kocha tą piłkę, że cały czas coś się wymyśla, nie? Nie wiem, jak to się dzieje, tak? Ale no, teraz ktoś przyszedł z projektem rok temu i mówi, żeby otworzyć szkołę. No to otwieramy szkołę, nie? Szkołę Mistrzostwa Sportowego, SMS RWS Opalnica i będziemy mieli szkołę, nie? Zgłosiliśmy wszystkie dokumenty, mamy odbiory. Dorabiamy ostatnie sale i od 1 września startujemy ze szkołą pierwsza, druga, trzecia, czwarta klasy podstawówki. Obiekty mamy, kadrę mamy, mamy filozofię piłkarską, wychowawczą. Nie nastawiamy się na jakąś sztampę, która jest gdzieś indziej. Więc tak naprawdę ja bym chciał, żeby ta nasza szkoła była takim połączeniem tych starych czasów z nowoczesnością, nie? Żeby nie zabierać tych dobrych rzeczy, które nam tamte stare rzeczy dawały, nie? A połączyć to właśnie z tymi nowymi technologiami, a nie tak tylko iść w nowe technologie, nie? I zostawić to tylko jakimś maszynom. To wszystko trzeba jakoś połączyć. Proszę bardzo. Nowy, kolejny projekt jeszcze, który nadchodzi. No tak. Ale tu powiedziałeś o tym klubie. Właśnie też tak sobie pomyślałem, że przecież ty na dobrą sprawę za te pieniądze spokojnie mogłeś stworzyć tu klub. No nie wiem, czy by starczyło na tą ekstraklasę, ale myślę, że mógłbyś o nią powalczyć. Patrząc dzisiaj na przykład Wieczystej Kraków, no to jest też prywatny inwestor, który gdzieś będzie walczył o te, pewnie przypuszczam, ekstraklasę w jakiejś tam perspektywie czasu, no bo taki przypuszczam, tam jest cel. Tutaj zresztą no Amika sama też była tworem, który nie przyciągał może masy kibiców. Grodzisk też był blisko. Z tych klubów trochę w okolicy było. No tak, tylko tak naprawdę ta piłka jest dla kibiców, nie? No umówmy się. No Rutkowscy tak naprawdę poszli do Poznania z uwagi na tych kibiców, no bo potrzebowali, doszli do jakiegoś poziomu, w którym no potrzebowali już czegoś więcej. Na pewno, natomiast tam historia jest trochę inna, nie? To osoby zarządzające Lechem poszły do nich, nie? W sensie poprosić, czy by nie dali rady przejąć Lecha, nie? Więc w tamtych czasach senior Rutkowski nie był tak zainteresowany przejściem do Lecha Poznań, bo wtedy to tak się kojarzyło nie najlepiej w Lechu Poznań, nie? Że mają do powiedzenia tam ludzie niekoniecznie krystalicznie czyści, że tak powiem, tak? Nie mówię o zarządzie, nie? No mówię o jakichś grupach, o jakichś grupkach. Natomiast no bali się wręcz, nie? No bo jednak we Bronkach jest spokój, tak? Znaczy był spokój, tak? Był zakład, to tak naprawdę promował Amikę Bronki, tak? I no trochę inaczej wyglądało to z tamtej perspektywy, nie? No ale to już są tak odległe, prehistoryczne czasy, że nie ma co do tego wracać. Szacunek naprawdę, że odważył się, tak? I zainwestował w tego Lecha Poznań. Mhm. Dobra, to ja wrócę jeszcze do tego wątku a propos tego, że zainwestowałeś jeszcze w tę piłkę nożną, bo może jeszcze jakieś szczegóły mi opowiesz, bo te koszulki to była jedna rzecz, ten Puchar Polski to była druga rzecz, umowa na 3 lata, tak jak rozmawialiśmy na tamte czasy, milion dzisiaj, a milion wtedy to zupełnie inne pieniądze i to były naprawdę olbrzymie pieniądze. Niekoniecznie w ogóle byli chętni na to, żeby sponsorować polską piłkę, zwłaszcza być sponsorem tytularnym Pucharu Polski, który też w tamtym czasie był naprawdę na kiepskim poziomie, olewany przez większość klubów. I teraz ty z tego, co wyczytałem, nawiązałeś jakby rozmowę, współpracę, pierwsze rozmowy z firmą Sport 5, która była tam, pośredniczyła w tym wszystkim. I powiedz mi, bo też powiedziałeś coś takiego, że ta współpraca ze związkiem bywała różna z uwagi na, powiedzmy jeszcze, przeszłość, układy i tak dalej. Jak ty wspominasz w ogóle właśnie te wszystkie tematy sponsoringowe? Chociażby też nawiązując do Lecha Poznań i tych koszulek i Pucharu Polski. Znaczy, jeżeli mówię o Lechu, to bardzo dobrze. To tam oprócz takiej obawy pracowników, że nie wiedzą, czy to dobry ruch, nie, że żeby sobie dać spokój,
to ja ze strony Lecha, ze strony zarządu na tamte czasy, tak, same plus, tam nie było między nami żadnych zgrzytów, współpraca się układała wzorcowo, także żadnych. Natomiast jeżeli chodzi o PZPN, no to to były czasy no, mniejszego profesjonalizmu. To były czasy Grzegorza Laty. Na początku, nie wiem czy to jeszcze nie było Listkiewicza. Listkiewicza, ale może już... Bo przed Euro, nie? To były jeszcze czasy Listkiewicza jako prezesa, bo pamiętam, że byłem na jakimś wyjeździe właśnie organizowanym ze Sport 5 i właśnie z prezesami. I nawet siedziałem przy stoliku, gdzie na śniadaniu, gdzie Listkiewicz namaścił Latę, że ty zostaniesz prezesem. Także śmiesznie to wtedy wyglądało, no ale faktycznie tak się stało, Lato został prezesem. No i tam profesjonalizmu było mało. Nie chodzi mi o prezesa Lato, bo tego nie wiem, nie byłem tak blisko, żeby z nim pewne rzeczy dogadywać. Natomiast pamiętam, że to wszystko było tak, no hop siup, nie? Na zasadach jest pomysł, realizujemy PZPN, ale nie wiem co, jak, możemy, nie możemy, no nie wiem, nie? No były takie czasy, że jak samemu nie wymyśliłeś czegoś, no to z PZPN-u raczej żadna pomoc czy żadne sugestie za tym się nie wiązały. Więc pamiętam też zaczęliśmy. Teraz nie wiem, który to był finał, ale daliśmy nawet samochód jako dla, i teraz nie wiem, czy dla najlepszego piłkarza, czy dla strzelca bramki, już nie pamiętam, to wydaje mi się, że to był najlepszy piłkarz. Guerreiro to ten samochód wygrał, ale pamiętam, że tam były burdy między drużynami, kibice biegali po tym samochodzie, także było grubo, także nic z profesjonalizmem to nie miało wspólnego. No ale powiem tak, my widzieliśmy, jaka jest sytuacja w polskiej piłce, że ona jest zła, nie? No ale właśnie chcieliśmy ją podnieść na wyższy poziom. Więc udało nam się, nie wiem, czy to był trzeci już sezon, bo to zrobiliśmy na Chorzowie. No to był taki nasz narodowy, w cudzysłowie, największy stadion. I pamiętam wtedy super atmosferę. Ona oczywiście też kibice gonili na samym końcu po koronie stadionu. Lech wtedy wygrał 1-0, ale brak profesjonalizmu bardziej zapamiętałem z tego, że ja byłem z reprezentacją polskich dziennikarzy w Brazylii na jakimś turnieju, graliśmy jakieś mecze z reprezentacjami dziennikarzy brazylijskimi. No i musiałem dojechać na ten stadion do Chorzowa i pamiętam, że dwa dni leciałem, tak, bo najpierw z jakiejś wyspy musiałem się jakimś płatowcem wydostać, żeby na jakieś lotnisko w Brazylii przesiadka, potem do Europy, potem z Europy do Warszawy, z Warszawy pociągiem do Sosnowca chyba, o ile dobrze pamiętam, tak, i pamiętam, że w tym Sosnowcu wyszedłem i mówię, gdzie jest większy folklor, w Brazylii czy w Sosnowcu? Stawiam na Sosnowiec. No, to jeszcze mówię, to były te jako główny czasy. Sponsor musiałeś, można powiedzieć, poradzić sobie jakoś, tak, i dojechać. Tak, tak. I dojechałem, nie? No i na to, jak dojechałem, patrzę, nie chcę mówić imienia, nazwiska, tam główny taki organizator, no, trzy trupy, tak powiem, nie? Nie było się można z nikim w ogóle dogadać, nie? Mówię, no co za świat, nie? No, ale wyszło bardzo fajnie, potem byliśmy bardzo zadowoleni z tego finału i w ogóle z tej współpracy z PZPN-em, mimo że no było wiele braków. Ty organizowałeś jeszcze te legendarne turnieje halowe RMS Cup. To było coś, co czasem kibice w Poznaniu z łezką w oku wspominają. Tego już dzisiaj praktycznie nie dałoby się zorganizować, ale to jest tak legendarne turnieje halowe, że po prostu każdy sobie przypomina to z takim utęsknieniem wręcz. Tak, tak, powiem tak, była taka moda z Niemiec, ona tak przyszła, tak, w Niemczech to było bardzo popularne. Bundesliga, drużyny z Bundesligi spotykały się zimą na takich turniejach w ramach jakiejś zabawy, bo ciężko to nazwać jakimś okresem przygotowania do sezonu.
No i w Polsce to też jakoś zaczęło się przyjmować, natomiast problem znowu był kibicowski, nie? No, gdzie człowiek czegoś dotknął, no to się bili, nie? No więc bardzo dużym problemem było najpierw zaproszenie tych drużyn do Poznania, żeby przyjechali, no bo Lech obligatoryjnie musiał być, no bo w Poznaniu, w arenie, żeby przyciągnąć ludzi, to musiał być Lech. No a potem było trzeba dobierać te drużyny inne, które zazwyczaj robiliśmy to te przyjazne, czyli Krakowia. Arka. Tak, to dokładnie tego typu drużyny, żeby między sobą się albo neutralne. Albo neutralne, no ale nie zawsze się udawało. Czasami mnie zapewniano, że tam jest jakaś sztama na to i ktoś był spoza, nie wiem, Widzew Łódź czy inne drużyny, nie? No ale czasami się kończyło znowu jakąś bijatyką, co prawda w tej hali nigdy nie było aż takiej dużej bijatyki, natomiast no było kilka jakichś tam drobnych spięć. Nie? Natomiast te turnieje też bardzo sympatycznie wspominały. Ale Legia przyjechała w końcu. Na ostatni chyba ten w 10 roku. Ja powiem tak, ja nie mam takiej pamięci. Czytałem po prostu, była Legia, była Pogoń. No, natomiast bardzo fajnie to funkcjonowało, bardzo mi mile to wspominam, ale to znowu te wszystkie tematy takich grubsze, że tak powiem, bo to był jeden z tych tematów grubszych, one się połączyły z kryzysem światowym, nie? Bo mówię, w 2008 roku przyszedł kryzys światowy i te lata następne, po tym 6-8 lat było trzeba zupełnie zmienić i tak naprawdę było trzeba walczyć o przetrwanie niż o jakiś rozwój. Dopiero jak ten kryzys puścił w 2015-16 ruszyło z kopyta, tak? Czy właściwie już w 15 ruszyło, ale powiedzmy 16, no to oddech i znowu można było wrócić do sponsoringu, do wydawania pieniędzy na przyjemność. Czyli na pił. Ta nazwa Remes mocno się utrwaliła w głowach kibiców, chociażby za sprawą tych wcześniejszych działań, ale dzisiaj Remes, mam wrażenie, że wszyscy kojarzą hotel Remes, tutaj ten kompleks sportowo-wypoczynkowy, który naprawdę imponuje i chociażby z tego powodu, że była tu reprezentacja Portugalii, te Euro 2012 przyniosło też w jakiś sposób tą marketingową rozpoznawalność. I dzisiaj przez jakiś czas, co jakiś czas służyło też reprezentacji jako miejsce do zgrupowań. Ale z tego, co wiem, pan, jak opowiadałeś, to niekoniecznie na samym początku był taki pomysł na to, że to miał być dużo mniejszy projekt. Tak, no znaczy to w ogóle miał być hotel na jedną drużynę, taki TKKF, nie? Na zasadach przyjeżdża sobie drużyna, śpi, trenuje, wyjeżdża, ale na poziomie dwóch gwiazdek, powiedzmy, nie? Czy nawet nie, nie? Brzmi abstrakcyjnie w dzisiejszej perspektywie. Tak, brzmi abstrakcyjnie, ale no, człowiek się rozwijał, finanse się rozwijały, był pierwszy projekt, gdzieś nawet na strychu leży u mnie. Gdzieś przeglądałem ostatnio i faktycznie to był skromny budyneczek, tak, z jakąś stołówką. Natomiast w życiu trzeba mieć jeszcze szczęście, nie? Szczęście sprzyja tym, którzy tak, coś robią. No. Miałem projekt, miałem i chciałem budować. I zwróciłem się do firmy, która miała mi wykonać ten hotel. No i wyszło na to, że hotel był na bardzo małej działce, a trzeba od granicy działki mieć 4 metry miejsca wolnego, więc była jeszcze węższa. I przez to hotel był zaprojektowany, też jeszcze jakieś tam jego funkcje były w głąb, w ziemię. No i wyszło na to, że ktoś mi policzył, że różnica, jeżeli ten hotel by stał na ziemi, a nie był częściowo wkopany w ziemię, to jest 8 milionów. Więc jak ja to usłyszałem, no to od razu mówię stop, halo, nie? No to nie, no to kombinujemy z miastem, nie? Z wnioskiem wyszliśmy, że chcemy od końca działki do końca działki, żeby to spowodowało, żeby można było budować nie w ziemi, nie piwnicę budować, tylko żeby to było na zero. Miasto się zgodziło, natomiast no proces projektowy czy legislacyjny, zwał jak zwał, tak, spowodował, że zajęło nam to 2 lata.
Przez te dwa lata się człowiek zmienił jako człowiek, był już starszy, tak, pojeździł trochę po świecie, miał więcej środków finansowych, tak, nowe spojrzenie na sprawę, no i on, ten hotel projektowo się rozrósł, tak, no, jak już mieliśmy zacząć, on się znowu rozrósł i tak naprawdę w pewnym momencie, jak już zaczęliśmy budować, to on już był dosyć duży, dosyć no duży powiedzmy, nie, on miał 58 pokoi. No i ruszyliśmy z tym hotelem. No okazało się, że 58 pokoi przy kredytach, które my wzięliśmy, a to znowu trafiło na kryzys, tak? Czyli stopy procentowe wyższe, brak kredytowania i tak dalej, i tak dalej. Spowodowało, że tak naprawdę my cały czas na zero, na zero, na zero, na zero, walka po prostu o przetrwanie, żeby spłacić kredyt, tak? Czyli kilka lat trwało to, że musieliśmy z innych źródeł nawet dokładać drobne pieniądze, żeby on funkcjonował, żeby te 58 pokoi, te kredyty, żeby one były na zero. Więc perspektywa jakichś zarobków był, no nie wiem, za 20 lat, nie? Jak się go sprzeda może, nie? No, więc wtedy podjąłem decyzję, że musimy dobudować jakieś pokoje dodatkowe, bo po prostu mieliśmy za mało pokoi w stosunku do kosztów, które hotel generował. No i a w biznesplanie nie mieliście tego już obliczonego właśnie, że wam może się nie spiąć to? Nie, no biznesplan, kartka papieru zawsze dobrze przyjdzie. Jak się zależy, jak się... Znaczy, powiem tak, no cały biznesplan, to wszystko było robione w czasach prosperity, nie? Natomiast okay. Przyszedł kryzys finansowy, czyli firmy, pierwszy dział, który tną, to marketing, nie? Więc jak przyszedł kryzys, bo to był kryzys światowy, ja nie wiem, czy bo niektórzy już zapomnieli o tym, nie? A niektórych może to w ogóle nawet nie dotknęło, natomiast przedsiębiorcy raczej pamiętają o tym kryzysie, że to się wszystko zwijało, nie? Więc jeżeli ktoś miał w pozycję 100 tysięcy na marketing, czyli jakąś konferencję, no to on pierwsze co, jak przyszedł kryzys, to uciął to 100 tysięcy, no to oni do nas do hotelu nie przyjechali. Jak nie przyjechali do nas do hotelu, to my mieliśmy tylko koszty, tak? Związane z ogrzewaniem, z pracownikami i tak dalej, a przychodów nie było, nie? Więc to wszystko razem, te przychody i koszty gdzieś tam bilansowały w granicach zera. No i podjęliśmy decyzję, że wybudujemy skrzydło hotelu. No i też... Przepraszam, mogę ci przerwać, no. Bo tak zawsze z punktu widzenia biznesowego to mi też trochę nawet imponuje. Tak się zawsze zastanawiam właśnie, jako przedsiębiorca podejmujesz decyzję tak. Nie wspina ci się, ale tak ledwo, ledwo. I generalnie może nie umiem się wczuć w tą perspektywę twojego stanowiska, ale ty zamiast myśleć zwijamy biznes, albo nie wiem, sprzedajemy, albo coś robimy, to ty podejmujesz, inwestujemy. No tak. Rozwijamy się. Zazwyczaj człowiek szuka rozwiązań, no co trzeba zmienić, nie? No, czasami to są decyzje jednominutowe, tak? No zasadach, że dobra, to nie idzie, no to zmieniamy na tak, a dobra, to nie idzie, to zmieniamy na tak i bardzo często to nawet nie generuje środków finansowych, tylko sposób myślenia, tak? A czasami, jak w tym przypadku, no nie ma gdzie przyjechać do spania, no to nie przyjedzie, no cokolwiek nie wymyślisz, nie, no nie przeskoczysz, nie, więc tak naprawdę tu się znowu zaczęło rozbijać o finanse, jak zwykle zresztą, nie, że skąd teraz wziąć na skrzydło hotelu. Bank nie był zainteresowany dofinansowaniem tego skrzydła hotelu, mówi nie, no bank był zadowolony, odsetki dostawał, swoją dolę zostawał, a to, że my cały czas na zero, na zero, na zero, no to jego to nie interesowało, jakaś brakowało nam raty, to z innego biznesu szło, tak, nie, żeby to jakoś funkcjonowało, więc bank nie był zainteresowany, żebyśmy my dodatkowe skrzydło wybudowali, więc koncepcja przy tym kryzysie była taka, że to zróbmy w takim razie w leasing, nie? Na zasadach, że skrzydło nie w kredycie, tylko to będzie czyjeś, tak? Ale my to będziemy leasingować i ta koncepcja była ok. Bank ją zaakceptował, tak? Wykonawca był, też był w kryzysie, więc za rozsądne pieniądze chciał to wybudować i wszystko się spinało, nie? No, ale się okazało, że gospodarka ruszyła i ten, który miał robić nam to skrzydło hotelu, podniósł się razy dwa. Się znowu przestało spinać, nie? Przez jedną decyzję, nie? No to wtedy podjęliśmy decyzję, że na tym samym projekcie robimy normalny budynek murowany
betonowy, tak, mimo że on był zaprojektowany jako modułowy, ściągnięty, miał być wybudowany gdzie indziej jako leasing, czyli na zasadach miał stanąć, ale można było go zawsze rozebrać i przenieść gdzie indziej, nie? Ale jeżeli już nie było tej firmy, która podniosła się dwukrotnie, no to wymurowaliśmy, wybudowaliśmy i w to zainwestowała inna nasza firma deweloperska, tak? I gdzieś nam się udało to wszystko tak pożenić, żeby to skrzydło hotelu powstało. Do tego 10 domków w systemie takim modułowym, że zostały zrobione pod Warszawą, przyjechały na tirach postawione. Więc to nam dało z 58 108 pokoi, nie? No i zupełnie się wtedy obraz zmienił, no bo jednak przy tych samych kosztach, przy 50 lub podobnych, tak? Przy 58 od razu mieliśmy większe możliwości, jeżeli chodzi o przychody, no większą ilość ludzi mogliśmy tam położyć do spania, no i wtedy się zaczęło spinać. Powiem Ci, że ten proces decyzyjny brzmi bardzo ciekawie, zwłaszcza te kulisy decyzyjności, a propos tego, kiedy znajdujesz się pod ścianą, w którą stronę iść, jaką decyzję podjąć i faktycznie, żeby próbujemy dalej, a nie załamujemy ręce. To jest... Czasami załamujemy, tak jak zapinamy pasy, kończymy temat, a czasami dokładamy jeszcze, musimy dołożyć. Rozumiem, że tutaj bardziej też często jest kwestia czucia tego, że tam jeszcze jest potencjał, że nie zmarnowaliśmy go, że jeszcze można coś z tego wycisnąć. To często pewnie z tego wynika. Tak. Znaczy, no, w hotelu ciężko powiedzieć, że koniec, nie? No bo musimy kredyty spłacać, nie? Więc, czasem sytuacja zmusza. No, sytuacja zmusza. Gdybyśmy może mieli w zapinanym palce taką sytuację, to może byś, to byś musiał kombinować. No. Ale gdzie w tym jest to euro? Bo hotel, wszystko super, ale gdzie w tym jest to euro? No bo to euro też było chyba jakimś motorem napędowym w tej całej sytuacji, czy to taka, wypadkowa tylko? To był wielki przypadek, nie? Bo tak naprawdę my wcześniej zadecydowaliśmy, bo tak w hotel my oddaliśmy w 2010 roku, nie? Więc zupełnie nie miało to nic wspólnego z euro, no ale tak wyszło, że niektórzy nawet myśleli, że hotel był na euro budowany, nie? Ale ja ci powiem szczerze, że myślę, że większość osób tak postrzega ten hotel jako inwestycję na euro. No nie, to nie miało nic wspólnego z euro, on funkcjonował od 2010, on funkcjonował na samym początku, mówię, jeżeli chodzi o obłożenie dobrze, nie? Natomiast jeżeli chodzi o proporcje, jeżeli chodzi o zysk, no to po prostu na zero, tak jak mówiłem, nie? Natomiast obłożenie było, nie? Więc nam to euro oprócz rozpoznawalności finansowo niewiele dało, nie? Oprócz samego euro, nie? No bo samo euro to nas odbiło, nie? No Portugalczycy jednak zostawili nam trochę pieniędzy i było można te pieniądze potem jakoś tam zainwestować, nie? Więc pewne pożary tymi pieniędzmi mogliśmy ugasić, nie? Natomiast euro bardziej było takim marketingowym PR-em, no, dla nas spełnieniem marzeń, że tak powiem, jak Ronaldo przyjeżdża i funkcjonuje u nas. Więc to był super czas, nie? Naprawdę bardzo miło wspominam reprezentację Portugalii u nas, tym bardziej, że Ronaldo okazał się super gościem, nie? W ogóle szukał kontaktu i z nami jako szefostwem, i z kierownikami, i ze sprzątaczką, i z masażystą, z wszystkimi, nie? Także dla mnie Ronaldo to top, nie? To w ogóle no najlepiej funkcjonująca osoba, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników z Portugalii, nie? Z naszej perspektywy właścicieli i pracowników w hotelu, nie? Bardzo często mu się zarzuca jakieś ego i tego, no taki jest, on na zasadach chce wygrywać, no ludziom to nie pasuje, że chce wygrywać, jak nie gra dla nich, nie? No, a powiedz mi, bo ty tak, to jest jedna z rzeczy, którą najbardziej zapamiętałeś, jeżeli chodzi o tą kwestię, czy było jeszcze coś takiego, co zapamiętałeś z ich pobytu? Z ich pobytu, no z ich pobytu, co ja zapamiętałem? No, dla mnie na przykład był takim szokiem, że oni to sobie podzielili na dwie strefy, hotel, nie mówię o spaniu, bo każdy pokój był dla piłkarza, tak, czy dla trenera, czy dla prezesa federacji. Każdy miał swój, nie? Natomiast dół hotelu przy recepcji był dla trenerów, prezesa, czyli dla wszystkich oprócz piłkarzy, a pub był tylko dla piłkarzy. Tam nikt nie mógł być, nikt.
Także oni tam sobie grali w karty, zapalił sobie papierosa, tak, nalął sobie lampkę wina, nie? Nie miał prawa tam nikt być. To był taki szok, nie? Natomiast no, muszę powiedzieć, że ja mówię o lampce wina, bo oni w ogóle nie pili, nie? W sensie to był 2012 rok, to mi się piłkarz kojarzył z alkoholem. Natomiast oni, ja nie widziałem tam nikogo, który by nie wypił więcej niż dwie lampki wina przez cały wieczór, nie? Oni to traktowali jak kola do obiadu, tak? Dla smaku może, albo dla lepszego trawienia, nie? Także dla mnie chyba największym takim szokiem było to, że oni mają swoją enklawę. A ja jeszcze tak czytając rozmowy z tobą właśnie też z tamtego okresu, to ty w ogóle zakładałeś na początku, że ty chciałeś przyjąć reprezentację Niemiec. No, tak by mi było najfajniej. A skończyło się na Portugalii. Tak, no Niemcy mi najbardziej pasowali ze względu biznesowego. Ja uważałem, że Berlin jest tak blisko, granica Niemiec jest tak blisko, że jak ja to rozreklamuję poprzez ich reprezentację, no to będą przyjeżdżały firmy niemieckie, a wiadomo, że w Niemczech i w Polsce jest tak samo, tylko 4 razy drożej. Tak powiem, euro 4.0 w cudzysłowie na tamte czasy, tak? Więc wszystko było tak samo, tylko tam było w euro, nie? Więc te przychody momentalnie by wzrosły, bo nawet jak ja bym dał cenę razy 2 u nas, to tak i tak by było połowę tego, co u nich. Więc taki miałem plan. Natomiast to mi nie wyszło i dostałem najlepszego piłkarza świata. Też dobrze. Paulo Sousa. Niekoniecznie po tej ucieczce z Polski Lubiany, ale ty miałeś okazję z nim zamienić słowo. Byli tutaj na zgrupowaniu przed Euro. Jak wspominasz w ogóle pobyt kadry w tamtym okresie, w tamtym czasie? Znaczy bardzo pozytywnie, nie? No. Powiem tak, ja nie mam... W ogóle jak ktoś przyjeżdża do hotelu, do Opalnicy, to... Raz tylko mieliśmy tak naprawdę jakiś zgrzyt z jakimiś Izraelczykami i to właściwie nie z wszystkimi, tylko z prezesem, któremu się wydawało, że wszyscy na niego czyhają i był jakiś duży zgrzyt, nie? Natomiast tak jak piłkarze przyjeżdżają, no to my jesteśmy zadowoleni, że oni są. My robimy wszystko, żeby było wszystko top, czyli boiska top, jedzenie top, pokoje top, nie? Więc tak naprawdę oni nigdy nie mają do nas pretensji, a my nigdy do nich nie mamy pretensji, no bo fajnie, że są, grają, trenują, jest, zazwyczaj przyjeżdżają w okresie letnim, więc jest ciepło, przyjemnie, sympatycznie, zielona trawa w paski, nie, więc popatrzy sobie człowiek, jaki jest poziom, kto jak wygląda, nie. Także tu... Pytam zazwyczaj z tej perspektywy bardziej, czy jakieś specyficzne wymagania, czy jakoś to musieliście czemuś wielkie wyzwania nie, dla was? Nie, ja Sousy, nie, pozytywnie, naprawdę, tam bardziej pamiętam z tego zgrupowania coś innego, bo to jest nowy trener, tak, i z Lechem widziałem też raz to samo, takie doświadczenie że życiowe, że jak jest nowy trener, to wszyscy chcą się pokazać na 200%, nie? I to jest problem, się okazuje, nie? Bo ja mówię, no kurczę, co oni są w gazie, co oni grają? No cud, nie? Po prostu no, wszystko wychodzi, wszystko na 100%, gdzie na 100%, na 150%, super. No ale po tygodniu takiego trenowania, nie? No to już zaczyna to wyglądać gorzej, nie? Już jest jakiś sparing, czy pojechaliśmy no, na mecz na Lecha, w sensie na bułgarską, no to już się nie skleja, tamto się nie skleja, to zupełnie inaczej wygląda niż w pierwszych 3-4 dniach, nie? I oświeciło mnie, że nie chodzi o to, żeby ten piłkarz dawał z siebie 150%, tylko musi wiedzieć, kiedy dać, nie? I w którym momencie, ale od tego jest trener, nie? Więc ten trener też nie zareagował według mnie. Ja to doświadczenie zyskałem nie będąc trenerem, tak? Obserwując te drużyny, które przyjeżdżają, które mają nowych trenerów. Myślę, że taki Sousa powinien wiedzieć, że to nie jest dobrze, że oni tak dobrze wyglądają dzień w dzień, trening w treningu, że oni dają ponad maksa, nie? Więc to potem skutkowało, że oni gorzej wyglądali, bo oni się wypstrykali. Tak też nie można.
Teraz troszeczkę chciałem przejść do tematów już czysto biznesowych. Mm-hmm. Tą piłkę przegadaliśmy, to jest na pewno wielka część twojego mm-hmm. życia, ale ten biznes starasz się łączyć właśnie z futbolem, ze swoją pasją, ale też ze sportem. I mówi się, że na piłce nie da się zarobić. Ty tak naprawdę od wielu, wielu lat próbujesz to zrobić z różnymi efektami. I jak ty to postrzegasz właśnie, inwestowanie? Masz kompleks hotelowy, sportowy, mnóstwo boisk, turnieje piłkarskie, sponsoring, nieruchomości. Co tak naprawdę w tym biznesie sportowo-piłkarskim widzisz i czy w ogóle da się na tym zarabiać? No pewnie się da jakoś tam, nie? Natomiast to jest trudny biznes. Powiem tak, no hotel powstał z pasji i tak jak mówiłem wcześniej, tak, to polegało na tym, że bardzo długie lata się do niego dokładało, tak? Więc to nie jest tak, że to jest jakiś biznes, który nie był przynajmniej, tak? Bo teraz on funkcjonuje dobrze i kilka złotych zostaje, tak? Natomiast tak samo myślę, że będzie z Narodowym Instytutem Szkolenia Piłkarzy, nie? Że z NISP-em, nie? Że też kilka złotych zostanie z tego całego projektu. Jest sztuczne boisko wybudowane, no też to jest policzone tak, że no kilka złotych z tego powinno, ale to nie są duże pieniądze, to raczej na sporcie w moim wykonaniu to się za dużo nie zarabia. Natomiast my jeszcze działamy w deweloperce, tak, budowaliśmy osiedla domków jednorodzinnych, więc tam jest zdecydowanie większy pieniądz, tak? Natomiast to nie jest rzecz, która człowieka pociąga. Więc to jest tak, że dzięki tej deweloperce na przykład mamy to skrzydło w hotelu, tak? Które pozwala teraz dobrze funkcjonować hotelowi. Nie? A na czym na piłce nożnej, na sporcie w ogóle, na czym najwięcej zarobiłeś? Co ci przyniosło takie największe pieniądze, jak coś już robiłeś? Jest któraś taka gałąź? W ogóle nie zarobiłem. W ogóle? Nie. To wszystkie. Ale był jeden taki projekt, który gdzieś tam w jakimś okresie albo w jednorazowym strzale pozwolił ci jednak zarobić pieniądze? Portugalia przyjechała. Okej. Okay. No tak, no ale jak to założymy jest... miesiąc, to były bardzo dobre pieniądze. Mhm. Okej. Okay. Bo te turnieje, to wszystko, co do tej pory organizowałeś, to... filantropijne, to było na zasadach dokładania pieniędzy. Zresztą wtedy pieniądze były i też człowiek nie zakładał biznesowo tego przedsięwzięcia, tak? No mhm. Bardziej patrzył, że jest 1000 osób, fajnie by było, jak było 2000. Jak było 2, to fajnie były 4. Jak 4, to 8, nie? I tak dalej, nie? Więc w pewnym momencie to było pod 10 tysięcy ludzi, dzieci, nie? To trzeba sobie wyobrazić skalę, bo ja sobie nawet nie zdawałem pojęcia, jaka to była skala, że to było 16 pełnowymiarowych boisk, 16, nie? Pełnowymiarowych boisk, bo teraz mamy tylko 8. No i... O których niektórzy mogą pomarzyć. No, większość, więc tak naprawdę było 16 pełnowymiarowych boisk, w którym od rana do nocy były mecze. To było prawie 10 tysięcy ludzi, którym my zakwaterowaliśmy w szkołach przede wszystkim. Robiliśmy tam natryski, robiliśmy tam te węzły sanitarne, bo w szkołach zazwyczaj tego nie było. My ich żywiliśmy, tak? I jeszcze robiliśmy transport, nie? Więc na stadion Lecha, jak przychodzi czasami 10 tysięcy ludzi, to oni przychodzą sami, tak? No, przyjeżdżają, po prostu płacą za bilet, ktoś ich wpuszcza, ktoś wypuszcza i widać, że to jest bardzo duża skala, tak? I teraz sobie pomyśleć, że my za każdego z tego kibiców z 10 tysięcy jeszcze organizowaliśmy mu spanie, jedzenie. Także jak tak sobie człowiek tak z perspektywy czasu spojrzy, no to jest kosmos jakiś, nie? To ja nie wiem, jak my to w ogóle robiliśmy, nie? Bo ja nie wiem, czy teraz moja wyobraźnia, a mi się wydaje, że mam dużą wyobraźnię, nie? Żeby to ogarnęło. Wtedy człowiek był młodszy i to było tak jak zjedzenie bułki na się. 1000 osób, nie? Jest dużo, a 10? No, 10 tysięcy, wszystko, nie ma problemu, robimy, nie? No, zresztą tu była kiedyś niedawno odnośnie szkoły pani z sanepidu i mówi, że w tamtych czasach odbierała nam te szkoły, nie? Znaczy nam, no teoretycznie nam, a w praktyce no tym szkołom, nie? To ona była przerażona, nie? Ona była przerażona, nie? Bo tu się musi coś wydarzyć, nie? A my też zakładaliśmy, że I się nic nie wydarzyło takiego z punktu widzenia sanepidu. Natomiast przy takiej skali, przy takiej ilości meczy, to statystyka nam mówiła, że co godzinę, co dwa będzie jechała karetka.
I faktycznie była karetka, był gips, nie, w betoniarce w cudzysłowie, i faktycznie co jakieś 4-5 kontuzji, złamań, nie, było codziennie, nie. No bo skala, nie, 10 tysięcy ludzi grających od rana do nocy, nie, no to to jest tak jak jest mecz i jest ta opieka medyczna, no i raz na rundę coś się zdarzy, nie? Natomiast raz na rundę dlatego, że to jest 10 meczów u siebie, tak? No to te 10 meczy to było tylko na jednym boisku, nie? No to teraz razy 16, tak? Że skala była kosmiczna. Założyliście, że będą jakieś straty, no, wpadki, cokolwiek, no tak było, bo statystyka, nie? Mówi, robi statystyka swoje. Robi swoje i naprawdę to było ogromne przedsięwzięcie. To było największe przedsięwzięcie. Powiem tak, jak przyszedł kryzys, to my z tego zrezygnowaliśmy, bo no, nie było nas stać na dofinansowanie tego turnieju. Natomiast do dzisiaj powiat w Nowym Tomyślu, osoby zarządzane tym powiatem, mówią, że to był największy ich błąd, że oni tego nie przejęli jako powiat, nie? No bo to był gotowiec, nie? Na zasadach, żeby to już się działo, to są wtedy pieniądze, no bo inaczej, ja jako prywatny przedsiębiorca nie pozyskałem żadnych pieniędzy z zewnątrz, nie? Natomiast powiat dysponujący jakimiś środkami takimi ogólnymi na sport, na rekreację, na kulturę, na upowszechnianie sportu, tak, wśród młodzieży, no to to był genialny pomysł, nie? I wtedy oni by to mogli kontynuować i te środki by się wtedy znalazły. Tylko ja miałem zupełnie co innego w głowie, oni z tym nie przyszli, ja nie poszedłem do nich i tak naprawdę tylko z perspektywy czasu, nie, możemy stwierdzić, że no, faktycznie szkoda. A jak dzisiaj budować biznes? Bo masz duże doświadczenie biznesowe, wiele rzeczy robiłeś, wiele rzeczy sprawdziłeś już, które ci wyszły, nie wyszły, i masz jakieś swoje know-how, masz swoją wiedzę, swoje doświadczenie. Co dzisiaj najbardziej się opłaca, jeżeli chodzi o biznes? Tak jakbyś miał podpowiedzieć, doradzić, to są... Powiem tak, nie podpowiem, nie doradzę, bo dla mnie to są bardzo trudne czasy. Tak, w sensie pracowników, ludzi do pracy, pokolenia młodszego, które jest bardziej roszczeniowe, bo nie wychowało się na zasadach wolnorynkowej, tylko na zasadach wszystko dostają, tak? I powiem tak, nie wiem, po prostu nie wiem. Jak teraz to ma funkcjonować, jak ktoś ma rozkulany biznes, tak, to jakby my, to nie jest problem, nie? No to jakoś to funkcjonuje. Zresztą na przykładzie hotelu, bo to jest bardzo ciężka sztuka, tak? Ja od tego akurat mam dyrektora, który bardzo dobrze to robi, no to to w kuchni jest większość obcokrajowców, tak? Gdzieś tam sprząta też bardzo dużo osób niepolskiego pochodzenia. Ja kiedyś jak zacząłem jeździć, to chyba miałem 15 nacji, nie? Więc to się zupełnie czasy pozmieniały, nie? I teraz jak do czegoś, do jakiegoś projektu człowiek szuka, to jest bardzo ciężko znaleźć ludzi do pracy, tak? Więc tak naprawdę nie potrafię odpowiedzieć, nie? Jak to teraz wygląda z punktu widzenia tworzenia nowego biznesu z ludźmi, bo samemu, no to masz werwę, masz zapał i robisz, nie? No to nie jest problem, nie? Tak właśnie bardzo ogólnie pytam, myślę sobie, może nie wiem, może czy dzisiaj nieruchomości, czy dzisiaj jakaś sprzedaż, czy jakaś produkcja, czy jakaś... Każdy ma swój krzyż. O, nie ma tak, że... Czy kierować się jakąś właśnie może pasją, czy jest coś takiego uniwersalnego, co ty byś był w stanie powiedzieć, czy... Znaczy, no, uniwersalne jest to, że musisz być konsekwentny i... To konsekwentne, tak naprawdę cały czas, obojętnie co robisz, czy to będziesz piłkarzem, czy to będziesz przedsiębiorcą, czy to będziesz nauczycielem, no po prostu chcesz coś być lepszy w swojej dziedzinie, tak, no to musisz się dokształcać, musisz się rozwijać, musisz coś tam czytać, musisz z kimś porozmawiać, musisz jakieś warsztaty, znaczy musisz, nic nie musisz, nie? No, ale jak nie jeżeli będziesz chcesz, robił, no. Nie, jak nie będziesz robił, no to pewnie... No, strzelam, no, jesteś nauczycielem języka angielskiego, tak? I to jest twoja pasja i chcesz się rozwijać. No to super, no to się rozwijasz, jesteś w szkole, tak? No potem się okazuje, że już 5 lat już cię trochę zmęczyło i czujesz, masz żył przedsiębiorczości, no bo to nie każdy nauczyciel chce otwierać szkołę językową, strzelam, nie? No ale ten na przykład nauczyciel czuje, no to sobie kogoś zatrudni jednego i w dwójkę będą doprowadzić, tak? Za chwilę się okaże, że jest zapotrzebowanie, bo to robią dobrze,
tak? No to będzie trzeci, czwarty, piąty, tak? No a potem się okaże, że to fajnie wychodzi w Poznaniu, dlaczego tego nie zrobić we Wrocławiu, nie? Nie? I będzie druga szkółka, nie? No i to tak mniej więcej, to wszystko się bierze z ciężkiej pracy, z pasji i z konsekwencji, nie? Mhm, czyli konsekwencja. Ile u ciebie w szczytowym momencie pracowało osób, a ile pracuje obecnie? Wyliczyłeś to tak... No inaczej, w szczytowym to było 800 osób, nie? 800 osób. No, 800 osób pracowało bezpośrednio, nie? Natomiast teraz to jest w granicach 100 osób. Mhm. Ale to wynika też bardzo często z tego, że struktura zatrudnienia się zmieniła, bo jak jak miałem te 800 osób, to wszystko jest pięknie, jak wszystko idzie, nie? Więc 800 osób ma wypłaty, 800 osób ma ZUS-y, podatki, wszystko podprowadzane, wszystko tip-top. Problem się zaczyna, jak jest kryzys i teraz 800 osób nie przynosi żadnych pieniędzy. W cudzysłowie, przejaskrawiając, nie? Żadnych pieniędzy, a te wypłaty ci zostały, ZUS-y ci zostały co miesiąc 800 osób, no to czyli każda wypłata razy X, tak? Nie? Czyli 800 osób razy kwota, no to kwoty się robią tak potężne, nie? Że jak nie ma przychodów, nie, no to, to jest 3-4 miesiące i cię nie ma, nie? Więc przy takich oczywiście kryzysach, jakie były, no bo zazwyczaj to nie jest z dnia na dzień, nie? Ale przy takim kryzysie, jak był właśnie w tym 2008, to było z dnia na dzień, nie? A pandemia, hotelarstwo, to, no to samo, był dla ciebie nie? Przecież no to, chyba też... Nie, no to też był straszny czas. Gastronomia, hotelarstwo, no najbardziej natomiast ucierpiało. Natomiast mieliśmy to szczęście, że my uzbieraliśmy na tyle pieniędzy, że chcieliśmy w coś zainwestować, nie? W rozbudowę hotelu. I mieliśmy środki na to, że już niedługo mieliśmy zacząć coś tam, że tak powiem, budować. No ale przyszła pandemia i tak naprawdę te wszystkie środki zostały zjedzone, tak? Na wypłaty właśnie na tego. Do tego doszło akurat, to była, te tarcze doszły, co też umniejszyły straty tam, no nie w całości, nie, ale powiedzmy te 80%, 70-80% tych strat jakoś tam pokryły. No i to wszystko razem się zeszło na to, że ta pandemia, no jesteśmy, funkcjonujemy, nie? Ale tak naprawdę najgorszy moment się wydawał z prądem, nie? Z gazem, nie? Bo to był taki moment, nie? Że my mieliśmy, no już nie będę mówił o kwotach, nie? Natomiast płaciliśmy za prąd X, tak? I nagle przyszedł rachunek 6 razy więcej, nie? Więc jak ja to sobie policzyłem, to pół roku, rok i ci nie ma, nie? To w ogóle, no bo to były takie pieniądze, ale to ogromne, nie? Pieniądze na prąd, nie? Nie mówię jeszcze o gazie, nie? O innych tam, nie? O wyższych wynagrodzeniach i tak dalej, nie? Więc wtedy w całe szczęście ktoś się zreflektował w tym rządzie, nie? I zamroził te ceny i jakoś to tam teraz jest w miarę normalnie, nie? W miarę oczywiście, nie? Bo to też jeszcze wszystko inaczej funkcjonuje. Natomiast łatwo jest zostawić przedsiębiorcę, znaczy tą gospodarkę zostawić samej i teoretycznie się tak powinno robić, nie? Że no masz co poradzić, nie? A z drugiej strony żyjemy w takich czasach spekulacji, nie? Że ktoś sobie coś wymyśla, coś sobie, dogadają się w trójkę z cukrem, zostawią sobie w magazynach, nie? No tak, nie? Ta spekulacja. I nagle cukier strzelam, bo ja nie wiem dokładnie ile to kosztowało i jaka była przebitka, nie? No, natomiast kosztowało kiedyś złotówkę i to nagle 5 zł, nie? Bo tylko dlatego, bo go nie ma, nie? Bo leży w magazynach, bo się trzech cwaniaczków, nie? Dogadało, nie? I tu jest też jakaś rola państwa, żeby takich sytuacji nie było, bo jeżeli... No ale ceny z benzynami też były wariacje przecież w ostatnim czasie. Mamy następny przykład. Mamy ceny właśnie tego prądu, jak mamy jakąś tam elektrownię, która ma swoje pokłady węgla, czyli nic jej się nie zmieniło, bo cały czas robi to samo. No mogło się zmienić o procent, o 2, o 3, no niech się o 10, nie? Ale nie o 6000%, to ona ma droższy prąd, nie? Tak, tylko nie? W skali, jak ktoś ma zapłacić 100, a 200, to jest czasem dużo, ale jak ty masz ze 100 tysięcy zapłacić 600 tysięcy, no, to jest no kosmos, można popłynąć. Sobie razy, no to no ile wytrzymasz? No to miesiąc, dwa i cię nie ma. Z tego dołożysz, z tamtego dołożysz, a nagle już nie będziesz miał z czego dokładać i tak naprawdę zamkniesz hotel. Nie, i jeden biznes pójdzie, nie? Przez nieodpowiedzialne zarządzanie kogoś tam na górze. Całe szczęście. Jakoś to tam się uregulowało i jest w miarę normalnie. A powiedz mi, bo ten twój pierwszy biznes, na którym też zarobiłeś dosyć dużo pieniędzy, to była taka sprzedaż bezpośrednia, chodziło o wełniane pościele i tak dalej.
te kwestie takiej sprzedaży bezpośredniej, jak ty ten biznes jakby postrzegasz? Bo tam on też się spotykał z dużą krytyką, z taką nagonką. Z jednej strony wiadomo, pieniądze dosyć duże, ale z drugiej strony też to była jakaś tam publiczna, powiedzmy sobie, debata na ten temat. Jak ty w ogóle to... Tak, przede wszystkim to nie był pierwszy biznes. Bo no. To był któryś z kolei, bo pierwszy biznes to było stanie na przy ulicy z jagodami w słoiku, tak? Nie, jak się tam miało, chodziło się do podstawówki, tak? Potem się rozszerzył ten biznes o grzyby, tak? Czyli stanie z grzybami. Później tak? Czytałem, że z zawodu byłeś cukiernikiem, tak, też właśnie, potem, w ogóle to też potem, są ciekawe historie. No tak, bo moje życie prywatne się tak ułożyło, że no mało się uczyłem, muszę powiedzieć, w tej szkole podstawowej. Raczej opierałem się na intelekcie, na kombinowaniu, w cudzysłowie takim pozytywnym, tak? Dopasowywaniu się do... W sprycie, można... No, mniej więcej to tak można powiedzieć. Spryć. No, żeby, no. Wiadomo, dzisiaj różnie można to sobie interpretować, ale wiem, ale o co chodzi. Ale na zasadach, że no, mało się uczyłem. I zdawałem do liceum sportowego, do Puszczykówka, bo ja chciałem iść w kierunku piłki nożnej, a w tamtych czasach w ogóle nic nie było takiego, nie? Więc jedyną taką szkołą sportową to była szkoła w Puszczykówce, lekkoatletyczna. No i sprawnościowo top, nie? Tam chcieli mnie dać na skok z wyż, nie? Bardzo dobrze, tylko nie znałem egzaminów z polskiego i z matematyki, więc się nie dostałem, nie? Mama w międzyczasie mi jakiś technikum załatwiła mechaniczne, nie? Ja wtedy byłem bardzo buńczucznie nastawiony do życia jako 15-latek, nie? I się pytam, jaki zawód będę po tym miał. Ona nie potrafiła mi odpowiedzieć. To ja powiedziałem, to ja dziękuję, nie? To nie chcę iść do takiej szkoły, no. No i wybrałem szkołę cukiernika. No już po tygodniu wiedziałem, że to nie był dobry wybór. Dla mnie oczywiście, nie? No bo nie miałem tej pasji. Nie to, że ugotować sobie obiad w domu, zrobić pierogi z jagodami, nie? Czy szagówki jakieś, to nie było problemu, tak? I to lubiłem, nie? Natomiast no, praca taka fizyczna, jeszcze nockami, tak? Bo jeszcze pracowaliśmy nawet w nocy, nie? No to był ciężki kawałek uczenia się, bo to nawet ciężko mówić o chlebie. No ale w życiu zawsze gdzieś coś ci wyjdzie, tak? W sensie coś ci, co wydawało się tragedią życiową, tak? No bo dla mojej mamy to w ogóle była tragedia życiowa, nie? To zerwała w cudzysłowie ze mną wszelkie kontakty takie, że odnośnie budzenia czy coś. Teraz, tak? Chciałeś iść, nie? Do zasadniczej szkoły, to teraz się sam budzi, nie? Się okazało, że jak w podstawówce budzik mnie nie budził, nie? No to jak miałem jechać do pracy na czwartą, nie? No to jednak za pięć czwartek wstawałem, już wiedziałem, że jest to jakiś obowiązek, nie? Więc no to wychowanie w domu było bardzo dobre, tak? No, no teraz musisz wypić wyważone, naważone piwo, nie? No, w każdym razie, no po trzech latach skończyłem, jestem czeladnikiem cukierniczym ze swoimi kompleksami, bo wszyscy moi znajomi poszli do szkół średnich, do jedynek, do najlepszych, nie, szkół i tak dalej, a ja ten jeden z zasadniczej szkoły, nie, no więc ten kompleks mój z perspektywy czasu był bardzo dobry, bo od razu poszedłem do jedynki, do szkoły wieczorowej, tak, skończyłem wieczorówkę, poszedłem na studia dzienne na AWF, tak, no i potem zaocznie, bo już nie dawałem rady, bo miałem cukiernię, właśnie otworzyłem do biznesu, bo z czegoś było trzeba żyć. Moi rodzice nie mieli środków takich, żeby oprócz ubioru, jedzenia, żeby nam cokolwiek dodatkowo zapewnić, więc raczej byliśmy wychowani, że sobie sami sobie radziliśmy, bo mam jeszcze brata. I otworzyłem, już będąc w tym liceum, otworzyłem cukiernię. Jak miałem 18 lat, otworzyłem cukiernię sobie taką, że coś tam w nocy grzebałem i rano rozwoziłem po sklepach i już normalnie w sklepach sprzedawali, nie? Więc potem poszedłem na dzienne studia na WF, no ale no, było trzeba najpierw iść na nockę do pracy, potem samemu to rozwieźć i potem jeszcze jechać na uczelnię, nie? A jeszcze był czas na zabawę, a jeszcze był czas na trening, nie? Także to były fajne, fantastyczne czasy, nie? No ale po roku stwierdziłem, że chyba nie dam rady tak na dłuższą metę i przeniosłem się na studia zaoczne. Więc te studia zaoczne skończyłem, zdałem magistra, więc jestem
z zawodu nauczycielem wychowania fizycznego, więc przeszedłem wszystkie etapy, wszystkie szkoły, więc jak teraz ktoś zaczyna dyskutować na temat szkoły, to możemy porozmawiać w każdym aspekcie, i dziennych, i wieczorówek, i zawodówek, i studiów, nie? I mam pełen aspekt z doświadczenia życiowego. Ale wracając do tej sprzedaży bezpośredniej, no to otworzyłem cukiernię i tak funkcjonowałem. No i kolega pracował w takiej firmie sprzedaży bezpośredniej i mnie w to wciągnął, nie? I gdzieś tam stworzyliśmy spółkę, na początku funkcjonowaliśmy razem, potem otworzyłem tylko swoje, rozeszliśmy się i tak naprawdę sprzedaż bezpośrednia jest biznesem jak każdy inny. To się niczym nie różni, natomiast w każdej dziedzinie, w każdej, jakby to powiedzieć, działalności są czarne owce, są osoby, które chcą iść na skróty, chcą iść szybciej, zaczynają kombinować, oszukiwać, i też w tej sprzedaży bezpośredniej bardzo dużo tego elementu się pojawiło, bo na początku tak nie było zupełnie. Zresztą były określone przepisy, że to jest sprzedaż poza miejscem zamieszkania, więc ktoś miał 14 dni na oddanie towaru, więc jak ktoś był niezadowolony i czuł, że to zrobił pod presją dnia, chwili, tak, to miał 14 dni na zwrot i też tam 10% ludzi się decydowało na zwroty, my przyjmowaliśmy zwroty, oddawaliśmy umowy i nie było żadnego problemu. Natomiast ja skończyłem ze sprzedażą bezpośrednią, bo to się przestało opłacać w ogóle, nie? No to po prostu było więcej kosztów niż zysku, nie? Więc my sobie to odpuściliśmy, bo działaliśmy transparentnie, tak? No to wszyscy byli pozatrudniani, wszyscy mieli ZUS-y, wszyscy mieli podatki, podatki były odprowadzone i te wszystkie koszty potem w pewnym momencie jakiegoś właśnie tego kryzysu spowodowały, że to się przestało opłacać. I wycofaliśmy się, weszliśmy w deweloperkę, zaczęliśmy budować domy. Natomiast inni gdzieś tam zaczęli kombinować, oszukiwać nawet ludzi, nie? Więc przez to taki zły pogląd na sprzedaż bezpośrednią. A tak naprawdę z perspektywy czasu no bardzo dużo rzeczy jest sprzedażą bezpośrednią, nie? No ktoś, no nie wiem, Kanał Plus dzwoni do ciebie, no to jest sprzedaż bezpośrednia. Oczywiście. No, nie? Więc to, nie, to się teraz tak, to się tak nazywa sprzedaż bezpośrednia dopasowana do jednej branży, że tak powiem, nie? A tak naprawdę to banki sprzedawały kartę w pociągu, no był przedstawiciel handlowy City, pamiętam, no siada, czy pan kupi kartę ode mnie, nie? No a dlaczego nie? No dobra, no kupiłem takie są i korzystałem z tej karty, nie? I to też była sprzedaż bezpośrednia, bo poza miejscem, tak, siedziby firmy, nie? Więc to ma dużo plusów, tak? No ale też ma minusów, bo jesteś mniej transparentny, no bo jak ktoś ma firmę, miejsce, tak, wejdziesz do sklepu, widzisz, on jutro nie zniknie zazwyczaj, nie? Ten sklep tam będzie, nie? No to jest większa pewność, nie? Że to jest zdrowy biznes, nie? Natomiast kilka osób w tej branży, no zepsuło tą branżę ze względu na, nie wiem, na swoje podejście do branży. Powiedz mi, to jest tak, że ty tam zarobiłeś tak naprawdę największe pieniądze, czy później, czy w który okres tak naprawdę to jest twoje największe? Że największe pieniądze to na deweloperce zarobiliśmy, nie? Mhm. Jednak trafiliśmy w taki boom, nie? Boom, właśnie jak się kryzys skończył, nie? 2015. Okay. No idealnie na zasadach nie mieliśmy środków. No i akurat 2014-15 wyszedł stary premier Tusk i powiedział: koniec kryzysu. No i faktycznie on powiedział: koniec kryzysu, nie? To ludziom się odkręciło, zaczęli kupować, nie? Więc jak zaczęli kupować, to się faktycznie wszystko zaczęło, nie? Od 2014-15 rozkręcać, no i faktycznie no, były tanie kredyty, te wibory zeszły tam do rozsądnych poziomów i faktycznie budowaliśmy, sprzedawaliśmy, tak naprawdę budowaliśmy fundament i już był kupiec na ten dom, więc to się bardzo ładnie nam zazębiało. Bartku, słuchaj, bardzo ci dziękuję za opowieść o historii twoich działań, które miały miejsce w przeszłości, ale też obecnie, jeżeli chodzi o hotele, o biznes, o to wszystko, bo to naprawdę ciekawe wątki, dużo szczegółów mi tutaj podałeś, także bardzo dziękuję też w imieniu widzów. Dziękuję bardzo. I co? Mam dla ciebie drobny upominek od partnera kanału, catering 5 posiłków dziennie, voucher
żebyś sobie spróbował 3 dni, nie musiał gotować. Dziękuję bardzo, wykorzystam, spróbuję. Może żona czy dzieci, ale no możesz skorzystać, także tutaj dla ciebie. Jeszcze tak na sam koniec, bo tu pytałem ciebie o biznes, co warto robić, ale może ty masz jakąś taką, nie wiem, uniwersalną też poradę dla młodych osób. Kogo dzisiaj słuchać, co czytać, co oglądać, co robić, żeby być, nie wiem, lepszym, bardziej przedsiębiorczym. Jest coś takiego w ogóle? O Jezu, chyba nie. Trudne pytanie, ale... Chyba nie. Chyba to... powiem tak, bardzo dużo się wynosi z domu tak naprawdę, tak? Od rodziców, od środowiska, w którym się funkcjonuje. Taki przykład podam. Kiedyś uczyliśmy się na zdanie egzaminów na kajta, czyli deska, taki sport ekstremalny i ja potrafiłem wystartować w lewą stronę, moja żona potrafiła wystartować w prawą stronę, no i pan egzaminator mówi tak, no nie umiecie w dwie strony, a powinniście umieć, ale ja wam powiem tak, jest coś ważniejszego, wy jesteście po prostu bezpieczni. Nie? Czyli rozglądacie się, patrzycie, czy komuś zaszkodzicie, czy komuś... I macie to, bo wam to się bardziej przyda, niż ktoś umie prawo, lewo, nie? I, no i to są tego typu rzeczy, że nikt nas tego nie uczył, nie? No jednak gdzieś w domu ona, moja żona, tak, była chowana, ja byłem chowany, być może w genach dużo po rodzicach, po dziadkach, po pradziadkach, nie? Jest takich cech właśnie, że trzeba je tylko u siebie odnaleźć i kultywować. Tym miłym akcentem zakończymy tę rozmowę. Bardzo ci dziękuję, było mi bardzo miło i cieszę się, że poświęciłeś mi czas, bo dużo cennych rzeczy też sobie wyciągnę z tej rozmowy. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zachęcam do oglądania też innych rozmów, innych wywiadów. Łapeczki w górę, subskrypcje, to co trzeba tam robić, żeby to się oglądało. Najlepiej jakbyście zostawili komentarz. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, a rozmowa była dosyć długa, to zostawcie ten komentarz, że tutaj jesteście i byliście i dotrwaliście. Także trzymajcie się, dziękuję i do zobaczenia. Cześć. Do widzenia, cześć.